jak widzi Superman podczas używania laseru? Zakładam, że mówimy o termicznym wzroku i teoretycznie można było odpowiedzieć na to pytanie jednym góra dwoma słowami, ale... Pora na kontekst! Pierwsza rzecz, ten jego termiczny wzrok, co nie jest do końca precyzyjnym określeniem tego, co tak naprawdę się dzieje, jest ofensywną pochodną jego rentgenowskiego wzroku. Bardziej działa to tak, że w zależności od skupienia wzroku wywołuje on różny efekt. Swoją drogą, sam rentgenowski wzrok nie działa tylko tak, że widzimy wszystko jak w rentgenie, ale bywał też wykorzystywany do tego, żeby tworzyć takie jakby pola siłowe wokół Supermana. Rzadko, ale jednak. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o Heat Vision, bo w zasadzie najprościej rzecz ujmując byłaby bezpośrednia transmisja energii słonecznej, którą Superman wcześniej zaabsorbował, do jakiegoś obiektu, na którym skupia on ten wzrok. Możliwe, że jak dodamy parę słów komentarza pochodzącego od samego wydawcy czy autorów, to nie będziemy w ogóle mieli problemu z odpowiedzią na to pytanie. Otóż bowiem te promienie, które my bardzo często widzimy na kadrach komiksowych, to możliwe, że tylko my je widzimy. W sensie czytelnik. W sensie wszystkie inne postacie w tym uniwersum ich nie widzą. To jest pewnego rodzaju wizualizacja dla nas, żebyśmy łatwiej byli w stanie zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Żeby było jeszcze śmieszniej, zdarzały się takie przypadki, w których Superman był w stanie używać jednocześnie rentgenowskiego wzroku i heat vision. Żeby na przykład zrobić komuś bardzo precyzyjną operację, jednocześnie nie przepalając mu dziury w ciele. Więc jeżeli przez widzenie rozumiemy możliwość rejestrowania fotonów, które odbijają się od różnych rzeczy, a Superman widzi w różnych wariantach spektrum, no to jeżeli używa rentgenowskiego wzroku, to jest ograniczony dokładnie do tego, co daje mu rentgenowski wzrok. Natomiast jeżeli używa heat vision, a promienie heat vision są tylko i wyłącznie dla czytelnika, no to zakładam, widzi normalnie. Nawet bez czerwonej poświaty. Tak na marginesie, ta teoria mówiąca o tym, że tak naprawdę promienie przedstawiane w historiach komiksowych czy filmowych są tylko dla widza i odbiorcy, a nie dla postaci, które są w tym uniwersum, nabiera więcej sensu w momencie, kiedy wrócicie do jakiejś historii, w której Superman jako Clark Kent, będąc absolutnie incognito, używa termicznego wzroku, żeby wywołać jakiś efekt, coś rozgrzać, ale jednocześnie nie pojawiają się promienie. Chociaż to może być kwestia siły skupienia jego wzroku na jednym punkcie. Więc krótko i na temat, zapewne widzi normalnie, chyba że chce akurat widzieć w inny sposób, wtedy widzi w inny sposób.